Witajcie na kanale MyGra. Macie stronę. Polujemy dalej. Polujemy na Marvelową wersję tej karty. W poprzednim odcinku udało nam się wyjąć kartę legendarną w wersji Rainbow Foil. Cold Foil był no nędzny. Minimum, że tak powiem. Chyba niżej się nie da. M-kowo trafiliśmy. O matko jedyna! O kurde, mam tak poniszczone paczki. Co tu się wydarzyło? O jacie. O masakra. Mam nadzieję, że tutaj nic nie ma. Kurde, M-ka. Będę musiał jakoś naprostować. Świecące, nic ciekawego. Wow. No, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Ciekawy start. M-ka do albumu będzie. Już nie będę tym nawet handlował ani wymieniał, ale wow. Nie wiem od czego, nie wiem co teraz w sumie mówić. Te paczki są trochę zniszczone. No. Co tu się wydarzyło, nie wiem. Widać od środka. Są jakieś porozwalane. No mam nadzieję, że te karty nie będą na tyle zniszczone, żeby uniemożliwiało mi to grę. No po prostu, no kurde, co tu się wydarzyło? O wow. A nic nie było widać, nie? Box wyglądał dość normalnie. Okej. Okay, to otwieramy, patrzymy, szukamy. Modlimy się, żeby dobre karty nie były zniszczone. I tyle. Nie wiem od czego zacząć. Przyznam, że cały start mi się rozwalił w tym odcinku. Bo otwieramy dzisiaj dwa boksy. I po prostu teraz dostaję cykora. Czy nie trafimy czegoś dobrego właśnie w tak rozwalonym boksie? Co tu się wydarzyło? No na razie nie trafiamy niczego super, ale mam takie, wiecie, w takich momentach jakbyśmy trafili coś super, naprawdę coś ekstra i byś, o Lumina Lens, to ale znowu light, Lumina Lens, chociaż tu już Shadow wreszcie, to jest bardzo dobra karta. Gdybyśmy mieli trafić coś super, hiper, ekstra i to byłoby tak zniszczone, to szczerze mówiąc pisałbym do twórców, czy nie wiem, podmienią mi kartę, bo jednak bardzo tracą na wartości te rzeczy, jeżeli się wyjmuje ze zniszczonego produktu. Zwłaszcza, że widzieliście, przecież nic w tym boksie jakby z zewnątrz nie wyglądało źle. Pryzm! Na szczęście Herosów się trafia bardzo rzadko. W poprzednim case trafiłem Vincent, teraz jest Prism, to jest MK, więc zajmuje fajnego slota, ale na szczęście trafiane są na tyle rzadko, że to nie jest jakiś problem. Ale jest Prism do grania, więc jak ktoś chce grać, to już może zacząć grać. Bo raczej nie... O, jest! Shadow Pit! O, jak dobrze, to jest najważniejsza MK dla Bruta. To jest tak dobra karta. 6 bije za 1, można tym grać z Banisha, jak się odpali te wersje. Za jeden, błagam. No nie blokuje się, to prawda, ale to można wcisnąć do arsenału. Nawet jak ten arsenał przepadnie, to jakby nie jest koniec świata. A jednak bardzo fajna karta. Dobra. Okej, okay. Na razie M-kowo nie jest źle. Wydaje mi się, że trafiamy całkiem spoko. No ale wiadomo, duże hity wymagają dużych trafień. To było filozoficzne, co? I na takich M-kach zwyklastych tego nie ugramy. O, paczka. Co mamy dalej? Trochę się naprawdę, kurczę, stresuję. Tym, że... Bo to jakby dół paczki, dół tego boksa, tu jakby było bardzo duże uszkodzenie. Albo po prostu się tak pomieszały w boksie i jedno wlazło na drugie, przygniotło. Nie wiem, ale stresik mnie złapał. Dobra. Póki co w boksie dość spokojnie, bo nawet nie wiem, czy nie jesteśmy już w połowie. Ale powiem wam, że się zestresowałem. O, Herald jest w ekstarcie. Niebieski Rebir. Nie wiem, czy w ogóle niebieski będą grane. Chociaż stara Prism bardzo bazowała na żółtych kartach. Nowa Prism już tak nie bazuje, już tego nie potrzebuje. Warmonger Diplomacy. Podobno dobry generyk, ale ja tam nie wiem. Kurczę, widzicie to? 6... 5. 5 mamy emeczek fajnych. Zobaczymy co dalej. Tu i nadal nic. Paczek jest coraz mniej. Jeszcze CF-a nie wyjęliśmy.
chciałbym wam dwustronnego wyjąć CF, ale kurczę, to do tego żona jest potrzebna. Więc ja mogę wam wyjąć tylko jednostronnego CF-a. Czyli na przykład Demona Vincent. O, jakby to się udało wyjąć, to byłoby ekstra. Swoją drogą, taka też ciekawostka. Ta legenda... Shadow ekwipunek chest. No nie jest to, co ja bym chciał. Rękawice to jeszcze pół biedy, ale to jest tylko common. O! Gdzie co nas wita? Archanioł. Czyli mamy... Tutaj mamy... O! I M-ka świecąca. Requiem for Damned. I Archanioł. To jest tak naprawdę figment, z którego się potem robi Archanioł. Takim Archaniołem... A widzicie, z tej strony jest. Można mieć tylko jednego Archanioła. Jeden figment, z którego się robi Archanioła, ale Archanioły teoretycznie można mieć kilka. Nie wiem, czy będzie jakiś sposób na wskrzeszenie tych Archaniołów. Może kiedyś coś wyjdzie. Bo monarchowy dodatek, bo to jest jakby drugi dodatek Light Shadow, tak? Był pierwszy dodatek Monarch, drugi jest Dusk Till Dawn. No i będzie jeszcze trzeci. Wiemy, że będzie jeszcze trzeci, bo fabularnie biedni Lightowie przegrywają, trzeba im jakoś pomóc, żeby pewnie wygrali. Więc póki co jest dobrze dla dobrych, ale pewnie się skończy. Calldown, specka dla Lexi, po stronie dobrych oczywiście. No po stronie złych jest troszkę lepiej niż było w poprzednim boksie, ale wciąż mało. Co tu mamy? V for Valor, jakieś tam czapki. Kończymy tego boksa, tutaj już chyba nic nie trafimy, chociaż przydałoby się, bo słabo świeci. O, Warchun Herald. O, kolejna uszkodzona paczka. Matko, mam nadzieję, że nic strasznego tam nie ma w środku. Okej. Okay. No nic nie było, ale... No ten boks o wiele, wiele biedniejszy niż ten poprzedni. To muszę przyznać, że poprzedni był lepszy. No ale tak to jest, jak się otwiera bez żony. No, potrzebna jest żona. Czyli mamy co? 2, 4, 6, 7, znowu 8. 8 emek. No i cold foil. Tym razem nie mamy legendy. Zobaczymy, co w boksie numer 2 dzisiaj. Ech. Na szczęście Shadow Pita trafiliśmy jednego, ale wciąż potrzebuję więcej Shadow Brutowych emek. A jak widzicie, wpadają mi dość nędznie. Więc może jakąś legendą brutową byśmy nadrobili? No nie, nie w tej paczce na pewno. Cold Foil legendy na pewno lepiej wyglądają, bo jest bardzo dużo tak zwanych ekstartowych. Ludzie narzekali, w tym ja, że... Trafiamy Cold Foil legendę i się okazuje, że to nie jest ten najfajniejszy Cold Foil, tylko to jest ten Cold Foil takiej... nie wiem, drugiego rodzaju... Ouch, Shaden! I tutaj nie mamy nic ciekawego. Shaden Hydra! To jest aktualnie grywalna karta dla Levi. Bardziej dla tej Hexagore hydrowej, która bardzo dużo lubi zbierać Blood Debta. Aczkolwiek... Ona i tak nie jest zła, bo to jest fajny popper, jest żółta, blokuje za 3, da się z tym coś zrobić. Nawet jak nie chce człowiek, to coś wymyśli. No to jest dobre. O, Hold the Line. To jest niby najlepsza, najlepsza generyczna karta. Broni za 2, jeżeli mamy do czynienia z jakimś gościem, co drołuje dużo kart, no to 3. Czyli na przykład jak ktoś odpala Art of War'a, to już się łapie. Jak gramy na Lexi, która ma Free of a Kind, też się łapie. Więc to jest całkiem dobre. I to jest niebieska. Więc potencjalnie niebieska karta broniąca za 3. Bardzo duży boost. Dobra, co mamy tu? Znowu to gówno. Ech. Dla Oldhima. Czemu ja to trafiam? Oldhim nawet nie gra. To nawet nie jest dobra karta. Ale tutaj mamy świecące. O! Widespread, mamy drugiego tego. Znowu Shadow coś dostał. Więcej dla Shadowa, więcej brutowych. Więcej brutowych. Czapka M-kowa dla Bruta by też się przydała. Bo Brut ma fajną czapkę. Grałem nią parę razy. Bardzo mi się podobała. Więc czapki, które teraz Brut dostał, są naprawdę bardzo, bardzo spoko. Ech, tylko R-ka. Gdzie są M-ki dla Bruta? Dużo M-ek już wyjęliśmy, nie? Może będzie ciekawy box, może ten drugi będzie lepszy od pierwszego. Co do cold foilów, są raczej zagwarantowane, no bo można mieć po prostu jeden lub... Aha, bardzo śmieszne. Nie ta lewia. Kolejna powtórka w legendzie.
Mamy Lewię, mamy legendę. Lewia Redint. Jak widzicie, jest non-foil. To położymy sobie tu. No ale pewnie ktoś będzie chciał, więc będę mógł sprzedać. Ale widzicie, ona się pojawiała na samym brzegu. Trochę dziwne, no ale tak zrobili. Warmonger Diplomacja, mamy kolejną M-kę świecącą. Ciekawe, co wyjmiemy. Ciekawe, jaki cold foil nam się trafi w tym boksie. Ten boks jest naprawdę ciekawy. Muszę wam przyznać, jest na pewno progres. Tutaj nic. Może trafimy kolejną L-kę. Byłoby bardzo dobrze. Po tym, jak zniszczony był tamten boks, przydałoby się jakieś takie, wiecie, świat powinien mnie docenić, że takiego pecha miałem. Ale jeden Outsiders na pre-lisie. O właśnie, nie chwaliłem się jak na pre-lisie. Na pre-lisie szło mi dobrze i w nagrodę, że mi szło dobrze, dostałem gówno. Naprawdę nic nie trafiałem. W paczkach nie miałem nic. Osoby, którym szło o wiele gorzej, losowość bardzo przypasowała. Bardzo dużo rzeczy dostawali. Jest! Shadow Pit drugi! Dobrze! Dobrze! Są najważniejsze karty dla gruta. Te dwa robaki. Takie M-ki to ja lubić. No, więc po prostu miałem pecha strasznego. O, Blood Dripping Frenzy, bardzo dobrze. Więcej kart dla Bruta, więcej kart. Ja aktualnie w swojej talii mam jednego, więc idę olo. No nic, jeszcze jakimś cold foilem dla Bruta moglibyśmy to skończyć. Bo spędziliśmy się całkiem fajnie, a paczek mamy jeszcze sporo. Więc nawet dwa cold foile mogłyby być, bo czemu nie? Jak już mamy dwie legendy w tym case'ie, no to czemu nie dwa cold foile? Chociaż naprawdę nie wiem, czemu miałem takiego pecha z wyciąganiem cold foile. Może mi się gromadzi to szczęście na jakieś coś naprawdę wybitnego. Ale nie wiem. Ale nie. O, MK. Zwykła MK Beacon the Lighting. Tych M-ek naprawdę jest dużo w tym locie. Co? No nie, czemu taka? Zwykłe rękawice, które nie będą grywalne. No, nie mogę wam pokazać jakiejś fajnej cold foil czegoś, no. Czegoś fajnego, naprawdę takiego wow, że zachwyt jak się patrzy, no. No nie mogę wam pokazać. Jeszcze będzie jeden odcinek, który mam nadzieję, że się uda, bo póki co wyjęliśmy tylko 3 common albo rare cold foile, więc bita z nędzą. Tutaj znowu Hellhammer. Dwie paczki do końca. Archanioła widać nie ma. Buty. Specka dla Briarki. Tu się świeci. I ostatnia paczka. Dajcie mi cold foila lepszego. No nie. Dostaliśmy Heralda kolejnego. Dobra. To tak. Była LK. I dwa CF-y z niższej półki. Mamy 3 Rainbow Foil M-ki. Teraz policzmy to. Kurczę, ale ta jedna karta jaka wykrzywiona, masakra. Masakra. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Czyli po 7 non-foilowanych. 8 i 9 M-ek w boksie. Czyli M-kowo naprawdę o wiele lepiej to wypada niż poprzednie sety. I dwa Shadow Robaki, więc jest dobrze. Jest dobrze. Karty do grania są. Ale tu się nade mną znęcają. Gdzie tu jest ta kamera? Znęcają się.